Portal Yogi Podcast. Wszystko co chcesz wiedzieć o jodze. Zapraszam cię do wysłuchania artykułu pod tytułem Czy joga twarzy działa? W czasach, kiedy drogie kremy przeciwzmarszczkowe tracą swoich entuzjastów, a raczej entuzjastki, na rzecz naturalnego dbania o siebie i akceptowania siebie w każdym wieku, joga twarzy zyskuje na popularności. Dlaczego twarz się starzeje? Z wiekiem skóra naszej twarzy traci wodę, a także zdolność produkcji kolagenu. Zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej, a mięśnie zanikają. W efekcie nasza twarz staje się szara, matowa, pozbawiona blasku, skóra traci jędrność, pojawiają się zmarszczki, cienie i worki pod oczami. Zmiany te rozpoczynają się już w okolicy 30 roku życia. Ale nie tylko wiek ma wpływ na wygląd twarzy. U młodych ludzi pojawiają się zaburzenia napięcia mięśni twarzy. Jeśli są słabo napięte, skóra będzie opadać, stanie się mało elastyczna, policzki będą wydawać się zapadnięte. W takim wypadku skóra szybciej wykazuje objawy starzenia niż u osób z prawidłowym napięciem. Pojawiają się bruzdy nosowo-wargowe, zmarszczki okrężne w okolicach ust i oczu, zmarszczki palacza, kurze łapki, czy też lwia bruzda. Przy zbyt dużym napięciu mięśniowym twarz wygląda na zmęczoną i często starszą niż wynikałoby z metryki. Dochodzi również do powstawania zmarszczek, głównie mimicznych i wokół ust, ponieważ te okolice napinamy najczęściej. Często stres sprawia, że nieświadomie zaciskamy żuchwę lub zbyt mocno napinamy jakąś część twarzy, zupełnie tego nie zauważając. Długotrwały stres, a co za tym idzie ciągłe napięcie, przyczynia się do utrwalania określonego wyrazu twarzy. Poza aspektem czysto estetycznym może to powodować poważniejsze dolegliwości, dyskomfort, ból, np. migreny, czy nieprzyjemne skurcze szyi lub żuchwy, a nawet problemy ortodontyczne. By cofnąć wskazówki zegara lub po prostu opóźnić objawy starzenia, nie trzeba od razu uciekać się do inwazyjnej medycyny estetycznej. Z pewnością w utrzymaniu młodego wyglądu pomaga zdrowa, zbilansowana dieta oraz odpowiednie nawadnianie. Wiadomo, że to co zjemy wpływa na naszą kondycję, również stan skóry twarzy. Innym sposobem są masaże oraz kompresy odprężające, które pozwolą się zrelaksować, uwolnić z twarzy nagromadzone napięcie, a także pobudzą mikrokrążenie. Metodą, która cieszy się coraz większą popularnością, jest joga twarzy. Joga twarzy to nic innego jak połączenie praktyki jogi, ćwiczeń mięśni twarzy, masażu i technik relaksacji. Składa się z zestawu prostych, niejednokrotnie zabawnych ćwiczeń przypominających strojenie min. Jest bezinwazyjna, działa relaksująco i odmładzająco. Co więcej, jest to metoda o udowodnionej skuteczności. Badanie, w którym grupa kobiet przez 20 tygodni praktykowała jogę twarzy przez 30 minut, 32 ćwiczenia wykazało poprawę jędrności i wyglądu skóry. W kwestionariuszu oceny wyglądu uczestniczek po eksperymencie ubyło im średnio 3 lata. Według badaczy z Chicago wynika to z rozrostu mięśni policzkowych i innych. Na czym polega joga twarzy? Joga twarzy polega na automasażu mięśni twarzy. Każdorazowo sesja powinna być poprzedzona kilkoma minutami medytacji i głębokiego oddychania. Oddychanie przez nos przy pomocy mięśni brzucha pozwala rozluźnić szczęki, policzki oraz powieki. Przyda się również krótki masaż opuszkami palców. Taki wstęp ma na celu ogólne odprężenie mięśni twarzy i przygotowanie ich na wysiłek. Ćwiczenia właściwe polegają na wykonaniu sekwencji ustalonych min czy pozycji, takich jak otwieranie ust, masowanie policzków końcami palców, uśmiechanie się i wiele innych. Koncentrują się głównie wokół newralgicznych miejsc, np. okolic ust. Skóra jest ugniatana, masowana i rozciągana. Twarz naprzemiennie napina się i rozluźnia. W ćwiczeniach stosowany jest lekki opór. Dzięki temu pracują wszystkie mięśnie twarzy. Wzrasta ich masa i jędrność, a to przekłada się na spowolnienie procesu powstawania zmarszczek. Poprzez ucisk poprawia się krążenie skóry. Wskutek czego komórki są lepiej dotlenione i odżywione, a toksyny i inne produkty przemiany materii są sprawniej usuwane. Co więcej, joga twarzy wpływa nie tylko na aktywizację mięśni, ale działa też na samą skórę. Ćwiczenia stymulują bezpośrednio produkcję kolagenu i elastyny w środkowej warstwie skóry, co przekłada się na jej elastyczność. Poza tym ćwiczenia będąc formą masażu mają działanie relaksujące, pomagają łagodzić napięcia, redukują stres. Czy yoga twarzy działa? Jakie są efekty? Joga twarzy działa na skórę wyjątkowo relaksująco i odżywczo. Poprawa krążenia sprawia, że skóra jest elastyczna, dotleniona, wyraźnie nabilżona i rozjaśniona. Wzmocnienie mięśni wpływa na jędrność podbródka, szyi i brody, przeciwdziała opadaniu policzków i rozmywaniu się konturu twarzy. To rodzaj naturalnego liftingu. Regulując niewłaściwe napięcie wynikające ze stresu, joga twarzy prowadzi do wygładzenia i redukcji zmarszczek, a także worków pod oczami. Kiedy uda nam się zmniejszyć napięcie twarzy, twarz się wysmukla, a rysy łagodnieją. Uwydatniają się też kości policzkowe. Lepsze odżywienie i eliminacja toksyn mogą poprawić koloryt skóry oraz ust. Z uwagi na działanie odprężające jogi twarzy, regularna praktyka sprawia, że zanikają oznaki zmęczenia, a przez to poprawia się nasze samopoczucie i ogólny wygląd twarzy. Problemy zdrowotne w postaci migren, skurczów i nadmiernych napięć znikają. A my możemy cieszyć się lekkością w obrębie twarzy i całej głowy. Pierwsze efekty można zauważyć już po kilku tygodniach regularnych ćwiczeń. Warto je wykonywać kilka razy w tygodniu, zwłaszcza kiedy odczuwamy silne napięcie i czujemy się zestresowani. Pomoże nam to utrzymać dobrą kondycję mięśni i skóry twarzy, które na co dzień narażone są na zmęczenie, upływ czasu oraz wpływ niekorzystnych czynników środowiskowych. Potraktujmy jogę twarzy jako profilaktykę oraz inwestycję na przyszłość, świadome kształtowanie naszego wyglądu. Dodatkowy atut jogi twarzy jest wyjątkowo łatwa, dostępna dla każdego. Nic nie kosztuje, nie wymaga żadnych akcesoriów ani dodatkowej przestrzeni i można ją wykonać wszędzie i o każdej porze. Dziękuję za wysłuchanie. Więcej ciekawych rozmów i opowieści o jodze znajdziesz na portal Yogi Podcast. Zaprosi jogę do swojego domu, dołączając do studia portal jogi. Praktykuj jogę, gdzie chcesz i kiedy chcesz, lub wybierz gotowy plan praktyki na cały miesiąc. Znajdź jogę dla siebie pośród setek sesji i wyzwań z najlepszymi nauczycielami. Dołącz do nas. Więcej informacji znajdziesz na www.portalyogi.pl